Flota czarnomorska osłabiona. Brytyjski wywiad na bieżąco relacjonuje sytuację na Morzu Czarnym. W najnowszym raporcie Brytyjczycy przeanalizowali sytuację floty czarnomorskiej po ostatnich walkach. Brytyjczycy, biorąc pod uwagę uszkodzenie mostu Kerczeńskiego, terminalu naftowego w porcie w Noworosyjsku, a także ataku na bazę rosyjską w Sewastopolu, stwierdzili, że sytuacja Rosjan jest coraz gorsza. Po ataku na bazę w Sewastopolu, rosyjskie jednostki zaczęły stacjonować noworosyjską. Skuła. Ostatni atak pokazał, że są znów zagrożone destrukcją. Flotylla desantowców, w związku z tym, jest pod stałym zagrożeniem, jak wyjaśnił brytyjski wywiad w swoim raporcie. Okręty te bez eskorty są stosunkowo bezbronne. Tymczasem teraz, od czasu uszkodzenia mostu Kerczeńskiego w październiku, odgrywają one ważną rolę w zapotrzebowaniu sił rosyjskich w Ukrainie. Według analityków, ataki mające miejsce na północy Morza Czarnego. Znacząco osłabiły pozycję Rosjan w regionie Morza Czarnego, a sytuacja może ulec znacznemu pogorszeniu. Ukraina posiada mniejsze siły niż Rosja na Morzu Czarnym, jednak, mimo tego, udaje im się wyprowadzić skuteczne ciosy, które później mają wpływ na dalsze losy wojny. Zachęcam Państwa do obserwowania naszych profili, aby być na bieżąco. Aleksandra Florczak, Goniec.pl